Znajdujemy się w tej chwili w sali stolica. To jest nawiązanie do historycznej nazwy tego kina. W ten sposób chcieliśmy uszanować tradycję tego miejsca. Sala została całkowicie odrestaurowana. Mamy tutaj tkaninę, dokładnie sporządzoną według oryginalnego wzoru, jak była pierwotnie zaprojektowana. Mamy również odnowione syrenki, jest ich kilkanaście w sumie. One są bardzo starannie odnowione, odrestaurowane, wiszą na swoich miejscach. Fotele, które dobraliśmy pod kolor. Cechą tej sali jest to, że to jest ta duża sala. Tutaj jest około 270 miejsc siedzących. Duży ekran, największy, jaki był możliwy w tej sali, został dobrany. Ta sala zdecydowanie różni się od tego doświadczenia, które towarzyszy widzą w tak zwanych multiplexach. Ponieważ po pierwsze podłoga jest parkietem i taka zostanie, bo tak została zaprojektowana. Po drugie nie ma tu takich stopni znoszących się foteli, tylko właśnie jest lekka krzywizna podłogi, która powoduje, że o kilkanaście stopni jakby rzędy przesuwają się do góry, ale to jest tak bardzo płynnie zrobione. No tak kiedyś budowano salę i my szanujemy również ten charakter pierwotnych rozwiązań architektonicznych w tym przypadku. Ta sala będzie właśnie taką główną salą kinową, najbardziej nawiązującą do historycznej tradycji tego miejsca, właściwie przeznaczona głównie na, na, na większe projekcje filmowe dla większej grupy, grupy widzów. Unikalną cechą sali stolica jest to, że znajduje się tutaj jeden z niewielu już chyba w Europie, a na pewno w tej części Europy, tak zwany orkiestron. W tle, w tle za mną pod ekranem znajduje się miejsce, gdzie orkiestra będzie mogła grać na żywo, w zasadzie nie będąc widoczną dla publiczności. To jest miejsce zupełnie unikalne. Ono się wiąże z tym, że Filmoteka realizuje często pokazy film, kina historycznego, w tym również kina Niemego, do którego jest specjalnie komponowana muzyka, i wówczas taki orkiestron jest absolutnie niezbędny, zapewnia odpowiedni komfort oglądania filmu, ponieważ no, w każdym innym przypadku, jak, jakby nie było, jednak orkiestra wchodzi troszeczkę w ekran, yy, nuty, które są oświetlane, dają pewne światło i często blikują, ta, ta jakość nie jest taka, jak powinna być. Tutaj nawiązujemy do historii kina i można powiedzieć, że to jest taka unikalna cecha iluzjonu, którą udało nam się tutaj zrealizować.